drodzy Państwo, jeśli ktoś śledzi dość dokładnie moje sprawozdania z sesji, jak śledzi interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, to wie, że w ubiegłym roku, w okolicach października, mówiłam Państwu, bo już widziałam, że udało mi się zaoszczędzić pewne środki na remonty bieżące dróg, bo zawsze w budżecie jakaś kwota jest przewidziana, ale jeśli się uda mi zaoszczędzić jeszcze trochę, to po prostu wtedy pod koniec roku jeszcze pewne uzupełnienia są wykonywane. Niestety udało mi się znaleźć pieniądze, ale nie udało się znaleźć wykonawcy. Tak jak Państwu czytałam o drodze w Malwicach, gdzie dostaliśmy dofinansowanie i musieliśmy z niego zrezygnować, bo nie wyłoniliśmy w trzech przetargach wykonawcy, tak również nie udało się znaleźć wykonawcy na to, aby wykonał te remonty bieżące. To znaczy, po prostu wykonawca, ani jeden, ani drugi, ani trzeci, z którym rozmawialiśmy, nie chciał przyjąć zobowiązania, bo miał wykonywać jeszcze inne prace. Niestety później sytuacja taka, a nie inna, na zewnątrz, aura niezbyt sprzyjająca. I nie mogliśmy wykonać tych remontów. Drodzy Państwo, kilka dni temu mocne opady, plus drodzy Państwo, drugi rok bardzo wilgotnej pogody. Bardzo wilgotne powody, wysokie wody gruntowe i takie nasiąknięcie gleby powoduje to, że drogi gruntowe, które są po prostu dokumentnie rozjechane, rozmyte, pływające. Niestety podczas takiej pogody nie można wykonać żadnego remontu, to byłoby to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Ja pamiętam to kiedyś takie kruszywo, które później Państwo, ja pamiętam jak było oceniane, kiedy było wrzucone i pływało, tak? Przyjechaliśmy właśnie podczas tej mokrej pogody tutaj, panie z Rady Inwestycji, byłam tu również osobiście, z wykonawcą i powiedział, że po prostu nie ma opcji. On nie będzie, to nie będzie sypał nic, nie będzie nic robił, dlatego że wyrzucimy te pieniądze dosłownie w błoto, tak? Bo tak to wyglądało. Wtedy Państwo dość intensywnie zareagowaliście, Pan Mateusz chyba, jeśli dobrze pamiętam, no taki dzisiaj świat, wszyscy to wiemy, ale tu od razu zaznaczam i to dlatego mówię, tak? Już dwa tygodnie wcześniej cały czas byłam na telefonie z Panią Sołtys, która, i tutaj zarzuty do Pani Sołtys, że nic nie robiła. Ja, ale Pani Sołtys nie robiła. Ale momencik, ja mówię ogólnie, bo takie rzeczy się pojawiły, co uważam, że niepotrzebnie, bo ja rozumiem Państwa zdenerwowanie, ale szkoda, żebyście Wy między sobą przez takie rzeczy się kłócili. Dlatego ja dopowiadam i wyjaśniam. Przez dwa tygodnie i właśnie w ciągu tych dwóch tygodni byłam tu z Panią kierownik inwestycji, z Panią Dorotą Koledą, byłam z Panią Janiną Stoję, byliśmy z wykonawcami. Co robimy? No niestety, wiecie Państwo, że tam stały kałuże, które pływały, pływała ta droga. To, co obiecałam, rozmawiałam z Panią Elżbietą. Był u mnie również Pan, którego dzisiaj nie ma, ale był również u mnie. Rozmawialiśmy. Powiedziałam, że jak tylko zejdzie woda, chodzi tylko o to, żeby ta woda odpłynęła, wjedziemy, zrobimy bieżące zabezpieczenie i tak też się stało. Później niestety przyłapał mróz, więc znów musieliśmy poczekać. Wjechali troszkę, nasypali, wiem, że jest wszystko przejezdne, wiem, bo byłam również, znów były panie, dzisiaj były również panie. To nie jest jeszcze skończone, to jest tylko zrobione tak, abyście Państwo na razie mogli korzystać. Wiecie, marzec, kwiecień to jeszcze jest zmienna pogoda. Mam nadzieję, że do momentu, kiedy będzie można wejść i zrobić tę naprawę i bieżący remont porządnie, ale na razie jesteście zabezpieczeni, że macie dojazd. No i tak wygląda chyba w całości moje sprawozdanie. Teraz poproszę Panią Sołtys o sprawozdanie, to znaczy chyba Pani Agnieszka będzie czytać, bo Pani Sołtys nie mogę tam, a nie mogę planu przez okulistę nakładać, bo krople biorę silne. I drodzy Państwo, później zapraszam już do dyskusji, a teraz bardzo proszę o odczytanie sprawozdania. Środki z Funduszu Słowackiego w 2017 roku były przeznaczone w naszym Słowactwie na organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup i transport biłotaż, ławek, koszy na śmieci, utrzymanie porządku w naszej miejscowości, zagospodarowanie placu pod siłownią zewnętrzną, zakup i montaż urządzeń, zagospodarowanie działki tej 919 na 1.
No i to były wszystkie nasze takie plany i udało się to wykonać. Wszystko, także tak, na organizację imprez kulturalno-sportowych w sołectwie przeznaczyliśmy 811 zł 80 groszy. Zakup, transport i montaż ławek i koszy na śmieci wyniósł nas 7830,76 groszy. I dopowiem o te ławki. Ławki na razie są składowane w remizie, bo no szkoda nam było na zimę wystawiać, jest 10 sztuk. Pytałam się w gminie, czy możemy dwie ławki zostawić na terenie OSP. Nie ma żadnego przeciwwskazań, że także dwie ławki zostaną na terenie OSP, 8 ławek na terenie Orlika. Do tego koszt jeszcze, nie? Utrzymanie porządku w naszej miejscowości kosztowało 456,30 zł. I teraz zagospodarowanie placu pod siłownię zewnętrzną, zakup i montaż urządzeń tej siłowni wyniósł 16357,44 zł. I było jeszcze zagospodarowanie działki, dlatego że planowaliśmy plac zabaw, zorganizować się wszystko, zaplanować na działce 919, więc wykonaliśmy projekt na tą działkę. On kosztował 1000 zł, no ale niestety. Tak, co pani wójt mówiła, że niestety teren stał się taki, a nie inny, więc strasznie podmokły, trzeba było wszystko zrobić, więc wstrzymaliśmy się, tak, z ogrodzeniem i w ogóle plac został przeniesiony tutaj na teren Orlika i siłownia, także jeżeli już okaże się, że teren będzie dobry, to już mamy inne troszeczkę plany co do tej działki, ale będzie wszystko, tak, dla mieszkańców będzie też zorganizowane, także no zobaczymy, co się uda, no ale na razie nic tam się nie udało zrobić, tak? Mamy na razie tylko projekt i no niestety musieliśmy plac zabaw przenieść na działkę obok. To był fundusz sołecki z 2017 roku, natomiast na 2018 rok na zebraniu to było tak, ustalone jest, że na modernizację oświetlenia ulicznego 10911 zaplanowany jest koszt. Zakup i montaż lamp solarnych 16000, zakup paliwa do kosiarki 300 zł i imprezy kulturalno-sportowe to zostały środki takie 4504,91 zł, ale to my przyniesiemy to w trakcie, tak, wszystko wyjdzie, zobaczymy, to jeszcze na pewno nie wszystko na imprezę nie będzie przeznaczone, mamy też jeszcze inne plany, także zobaczymy, czy coś się da zrobić innego, tak? Także fundusz cały tutaj sołecki na 2018 rok wynosi 31715,91 zł. I mamy nadzieję, że nam się uda wszystko zrealizować tak, jak należy. No przede wszystkim mamy tutaj chętkę na zakup i montaż tych lamp solarnych, tak? Zobaczymy, czy się nam uda. Między innymi było planowane właśnie na ulicy Słonecznej, tak? Nie, Polną. Na Polnej. Do państwa Luby, do państwa Medyńskich i Wasiów, ale to już chyba mi się wydaje, już z tego roku na drugi rok, bo jest jednak dużo lat, bo nie możemy też zapomnieć, że Krzywin to nie jest tylko Królewiecka. Mamy boczne uliczki, o których właśnie no, nikt nie pamięta, tak? I te drogi czy oświetlenia, także nie możemy dzielić mieszkańców ze wsi, a z tych uliczek, także. Mam nadzieję, że my nie zmarnujemy tych pieniędzy, tylko to zobaczymy, panie starostwo, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja, bo jeśli też w innych sołectwach jest zapotrzebowanie na solary, to wtedy być może uda nam się wynegocjować jakąś lepszą cenę na ileś lat i wtedy po prostu być może wtedy zobaczymy, czy to będą 3 lampy, czy 4, tak? Tak, więc zobaczymy wtedy, będziemy kompleksowo po prostu negocjować na całe te wszystkie sołectwa. Nie. Jeszcze jedno zebranie na pewno, bo te środki, co mamy tam 4000 ponad na imprezy, bo tyle zostało, na pewno będzie zebranie. Przeniesiemy, zostawimy na tej imprezy, te, jak w tamtym roku 800, bo tym się wydaje na cały rok wystarczy. Zrezygnowaliśmy z Mikołaja dla dzieci, tak? Bo to jest też był duży koszt. Raczej żeśmy woleli nawet tą jedną ławkę więcej dokupić niż. No mi się wydaje, że teraz dzieci te paczuszki to mają i domu pod choinkę robione, w szkole, także ławka mi się
Wigilia dla seniorów też żeśmy zrezygnowali, bo też były przeznaczone pieniążki na ugoszczenie naszych seniorów. No przykre, przykro, bo te panie czy te panowie, którzy doceniali, a może tak powiem, przychodzili się, cieszyli razem, wspominali sobie, no niestety odeszli już do wieczności, a ci seniorzy po 60 bliżej 70, no raczej w domu więcej będą się. To nie seniorzy, pani Jadzie, oni są młodzi, dlatego a nie mogą dlaczego. Także te pieniążki właśnie chcemy właśnie włożyć w takie coś, żeby to było trwałe dla wsi. No nie wiem, to było jednogłośnie podniesione, że zgadzają się wszyscy. Także zapraszamy na zebrania i czekamy na propozycje. Tak, żeby nie było, że tam sołtys sam rządzi, czy tam dwóch z Rady Sołeckiej. Zapraszamy i jednak całe, wszyscy te mieszkańcy, którzy przyjdą, decydują, tak? Ale jest takie, ja jeszcze chciałem tylko coś zapytać. Jest zebranie wiejskie, a nie ma naszych rad. No właśnie. Na miejskie nie. Tylko ja bywam, Krzysiek podjechał, no czekamy pół godziny, nikogo nie ma. No przykre, było za dwa tygodnie drugie zebranie. No nie było nas tak dużo, 7 osób, no, ale już mogliśmy głosować i tak to szło. Chodzi o to, że to przecież są Państwa pieniądze. My jako urząd nie możemy tam nawet dołożyć swoim palcem nic, żadnej decyzyjności. To są Państwa pieniądze, Państwo możecie sobie je przeznaczać. I szkoda, że tutaj jest wtedy w tym momencie mały udział Państwa, bo to Wy możecie sobie zadecydować, na co chcecie. Czy chcecie na 5 ławek, czy chcecie na jednego solara, czy chcecie, nie wiem, kosze na śmieci, czy jeszcze jedną zawarcie. Może ktoś ma ciekawsze pomysły, to są Wasze pieniądze, Wasza decyzyjność, więc ja wszędzie zapraszam do tego, abyście Państwo jednak korzystali ze swojego prawa, tak? Przychodzenia i decydowania o tym, bo im więcej Was, tym więcej pomysłów i tym więcej możliwości. Plac zabaw, no to zaczepiłam tam parę mam takich, nawet na ulicy, tak, że chcemy nowy plac zabaw, co by chcieli więcej. Ja dziecka małego nie mam drodze na plac zabaw i nie wiem, z jakiego tam przyrządu dziecko korzysta najbardziej i ucieszone. Także nawet na ulicy te głosy, jak mamy, mi podpowiadały, to chcemy to i jest ujęte w projekcie. Widać, jest to dość bogaty plac zabaw właściwie, z każdego rodzaju jest ta zabawka. No będzie największy w gminie, nie? Tak, największy w gminie będzie Wasz plac. Jest rzeczywiście taki bogaty, więc myślę, że tutaj również pani się mogą. My to sąsiadę chcemy plac zabaw do siebie. A co się chcecie bawić, panowie? Bardzo zapraszam na Siłowicę. Ale on nie jest prawdziwa. On nie wiąże, gdzie to jest. Poza siebie. Ale to zdrowie przyjdzie miałem. To ja to teraz do wiady przyniosę. No może jakąś ciuchcie tutaj, albo metro przyniosę. Tam miejsce jest. No teraz chciałbym już zaraz uczyć na tym. Mogę tylko dodać, że ostatnio mieliśmy komisję, gdzie przeglądaliśmy budżety sołeckie i wasz budżet sołecki jako jeden z nielicznych jest naprawdę bardzo, bardzo zadaniowy, bardzo inwestycyjny, naprawdę mądrze dysponowany, tak? Bo są miejscowości, gdzie jednak troszeczkę jest to bardziej przejadane, jak u was naprawdę jest. Dlatego płaci się, żeby sołtys był jedną kadencję tylko parę, bo ale nie ciągnie wszystko po kolei. A tak kiedy przyjdzie, to mi to zobaczy. Pani Jadzie, rozumiem, pani, co to znaczy? To znaczy, że pani Jadzie, pani znalazła z mieszkańcami. Państwo decydujecie o tym, czy sołtys będzie jedną kadencję, czy trzy, tylko że... Jak mi zdrowie napisze, to to, że polskiego. Jeżeli by nie chciała testować, to tam też jest. To tutaj przede wszystkim, jeżeli będzie wali, to tutaj Państwo możecie mieć te życzenia, jak Pani sobie. Bo jeśli się wypaliła, że nie chce, ale przecież takie będzie, by się zajęcie samochodowe. Może jest czasami, że serce boli, ale na serce jest lekarstwo. Nigdy mówię, że nie tej pracy, prawda, Pani Jadzie? Kochanego męża, Pani Marto. Dobrego, no teraz emeryt będzie, także. Tam gdzieś to. Odnośnie przystanku autobusowego, bo w stronę jak z Gryfina jedzie, to jest tylko przy szkole.
czy jest taka w ogóle możliwość, żeby na przykład tutaj, na którym to jest miejscu, jak są skrzynki pocztowe na Królewieckiej, tylko... Nie, w drugą stronę, tam na Żelechową stronę przy tym niebieskim domu. Czy można byłoby tam jakoś, czy jest możliwość w ogóle tam? Bo to jednak ludzie z tą na SKL, gdzie jest SKL? Tak, gdzie SKL było? Były SKL. Wiesz, że ja stąd, więc ty mnie połączy. Tu na plego. Marta. O, tu Marta przede mną, Marto. Tak myślę, że tam była ta możliwość w ogóle. Ile przechodziliśmy. Policja, tak, Komenda Wojewódzka, zarządca drogi i tak dalej, i tak dalej. I też nie było możliwości na razie, bo tutaj to było trwałe projekt uzyskania możliwości również chociażby zmiany tego, aby część była wyłączona parkingu na chwilę, aby dzieci mogły wysiadać. I też staraliśmy się o to, tak, i no niestety tutaj to było niemożliwe. I pisma otrzymaliśmy jednoznaczne, spotykaliśmy się z policją. Było duże wsparcie powiatowej. Wojewódzka też właściwie była przekonana, no ale przekonanie to jest jedno, a wyrażenie zgody to jest drugie, tak, z dyrekcją, z zarządcą, tak, drogi się również korespondowaliśmy. No jest taka niemna sytuacja, przede wszystkim też tutaj jeszcze była trwała w projekcie. Ale panie, bo oczywiście proszę to zapisać, tak, i jak każdy wniosek, no spróbujemy. Ale z tego, co wiem o tych dodatkowych przystankach, które byśmy się raczej... Być może, gdyby to było zgłaszane w fazie projektowane budowy, przebudowy tej drogi, żaden zarządca nie podejmie ryzyka na po prostu, żeby mieszkańcy natrafiali na jakieś niebezpieczeństwo. Wszędzie są te takie obszary. Wszędzie jest linia ciągła i praktycznie, no powiem tak, no, dopóki ja tu jeździłem, no grzecznościowo zatrzymywałem się tam, ale też się rozglądałem, jak samochód za mną nie jedzie, bo jak oni walną, no to niestety konsekwencje jakieś bym poniósł. To o co chodzi, panie radny, jeżeli mogę się prosić, bo tam jest miejsce dla zatoki autobusowej, można to zagospodarować. Kwestia przepisów odległości między przystankami. I też widzę, się trzymałem. Jest tam, ja nie pamiętam dokładnie ile, ale nie może być mniej jak tyle i tyle między przystankiem. Mamy przystanek w przedszkolu, jest jakoś tam odległość od prostu. Tak, tylko kobieta przyjedzie z zakupami nawet do szkoły, na przykład tam do tego. Nie każdy ma. No na samym koniec jest. Nie wiem, że się nie ma.